Kolejna odsłona kart i tym razem będą to różne talie, które zostały wydane przez US Game Systems. Jest to wydawnictwo amerykańskie, które naprawdę jest bardzo prężne. Kaplan był dlatego był dyrektorem, czy był zarządzającym i właścicielem, podejrzewam też, do końca nie mam tego sprawdzonego, ale on bardzo prężnie działał, zmarł, dlatego mówię był. Tutaj mamy taką talię bardzo, bardzo interesującą, Ancestral Path Tarot, którą autorką tej talii jest Julia Kucia Watts. I powiem tak, super to jest ta talia, w ogóle podobają mi się ilustracje ogromnie, ale karty są większe niż karty wyroczni niektórych, więc no jest tutaj trochę wyzwanie, żeby sobie z nimi poradzić tak naprawdę do końca. Pierwsze wydanie było mniejsze i bardziej takie właśnie do ręki, czyli do tasowania przyjemniej było. Jest tutaj książeczka. Są tutaj dwie karty, które można wykorzystać, jeśli chcemy na przykład zrobić sobie brzegi jakimś kolorem, to można wykorzystać, żeby zrobić tutaj jakieś testy na nich. Kilka słów o tym tarocie i tutaj jest też książeczka, też jest kilka słów, tylko w języku angielskim. Ta talia była pierwszy raz wydana w 1995 roku, a ja kupiłam jakoś w 2019. Prześliczne karty, porównując do Mary L, to zobaczcie, no tak to wygląda, jest ogromna talia, dlatego no czytanie na przykład, to dwie karty mieszczą się, no może trzy, ale już świeczka by musiała się trochę przesunąć, żeby można było widzieć je, tak? Są śliczne, takie ilustracje, trochę inne, widzę, że się tutaj odbija światło. Może jeszcze coś zmienię w oświetleniu, żeby było lepiej widać. Karty są tutaj, właściwie te cztery żywioły w małych arkanach są oparte o różne regiony. I tutaj mamy monety i one są bardzo mocno związane bodajże z kimś, z Laponią, czy właśnie z takim krajem, który jest w takiej strefie zimnej. Miecze mamy związane z Japonią, monety właśnie z tym zimnym krajem. Tutaj mamy pięknego pustelnika, też go bardzo lubię, też jest jednym z moich ulubionych. Karta świat, tutaj mamy buławy i one są z Egiptu, bo gorąco, to tak jak mówiłam. No i naprawdę ekstra talia, oprócz tego, że trudno z nią pracować ze względu na jej ogromny rozmiar. Tutaj była, chyba chodzi w kielichach o Irlandię, o legendę Artura, króla Artura. Tak. No. Zobaczcie, super. Ale nie mam za dużo czasu już, ponieważ właśnie czas, który niemiłosiernie szybko się przesuwa, to są rewersy. Także kilka słów o każdej talii właściwie po to, żeby je przybliżyć i pokazać. Ok. Pudełeczko też nie jest jakieś super ekstra, bo żeby jest potem włożyć te karty z powrotem, no to jest problem. Ale generalnie talia bardzo fajna, tylko że wielka. Tutaj następna talia, Herba Crafter Tarot. Bardzo się cieszyłam na to, że on wyjdzie, ten tarot, i kupiłam. Natomiast no nie robię specjalnie dużo czytań tą talią. Nawet nie wiem dlaczego. Myślę, że może dlatego, że tutaj jednak praca z tą książeczką troszeczkę, a ja ostatnio nie miałam czasu i odkąd ją kupiłam, to tak niewiele zrobiłam. Natomiast ta talia mi się bardzo podoba. Bardzo związana jest z naturą. Bardzo mocno jest tutaj natura obecna. Mamy kwiaty, mamy rośliny, nie tylko kwiaty, ale też owoce i
też jak działamy z tymi właśnie różnymi darami natury. Tutaj mieliśmy miętę, czyli różne zioła też. Tutaj jest marigold. No piękne są te karty, natomiast jeszcze się z nimi jakby nie zaprzyjaźniłam w pełni, ponieważ no, czas troszeczkę jakby nie sprzyjał, ale bardzo je lubię i myślę, że są bardzo fajnie wydane, bardzo dobre karty. Tutaj jest rewers, no taka bardzo dobra talia. Dużo pracy zostało włożone w nią. Tutaj napisana została ta książeczka przez Latisha Guthrie. A artystycznie tutaj się udzieliła Joanna Powell Colbert. Jedną z talii już mieliśmy jej autorstwa, tylko teraz nie pamiętam, która to była. To tyle. Także miła talia pozostaje ze mną do czasu, aż sobie popracujemy. Kolejna talia, którą ostatnio jestem zachwycona, mam wrażenie, że wiele osób też, a mianowicie Tarot of Mystical Moments, zrobiona przez Katrin Weldstein, świetnie wydana przez US Games Systems, naprawdę rewelacja. Jeśli ktoś jeszcze nie kupił, to polecam, żeby kupił, bo się naprawdę... Nie to, że opłaca, ale warto, bo fajnie się czyta z tą talią. Ma tutaj ona przepiękne ilustracje. Karty się świecą, są mocno świecące, czyli odblaskowe. No tutaj mamy cesarzową, tu mamy maleńkie dziecko, suknię przepiękną. Dużo natury też tutaj jest, dużo jest takich obrazów, które wydawałyby się, że mogą nie pasować, a jednak pasują. I to świetnie pasują. I naprawdę świetnie się czyta. To jest diabeł. Zresztą znacie tą talię. 9 mieczy. Piękne oddanie właśnie systemu Tarota. Tyle, że się świeci dość mocno. Tutaj mamy srebrne brzegi. I mamy też do wyboru w tej talii żeńskie postacie królów. Mamy królów, którzy są kobietami. Można sobie wybrać. Tutaj też mamy cesarza, którego można tutaj sobie wymienić. To też jest kobieta. U mnie to są mężczyźni, tak mam, ale niektórzy wybierają kobiety, więc jakby to też jest taki bonus, że można tu coś wybrać. W książeczce jest też o tym trochę napisane. Talia rzeczywiście piękna, to są rewersy, dosyć spore są te karty w porównaniu z Mary L. To tak wygląda. One są mniejsze, te karty Mary L, troszeczkę, ale te są dosyć spore. Ale to nie przeszkadza zupełnie. Następna z bardzo fajnych właśnie talii Tarota to jest Giaparice Tarot, by Nino Giaparice. Taka fajna talia, która w ogóle nie tak dawno jeszcze kosztowała bardzo dużo pieniędzy. Potem właśnie zostało wznowienie wydania. Właśnie US Games Systems wznowił. Tutaj ja sobie specjalnie taką jedwabną chustkę ufarbowałam na takie kolory, które tutaj mamy w tej talii. Bardzo zielono i mamy tutaj też brzegi, chciałam powiedzieć, zrobione na zielono i obcięłam ją oczywiście, jak to ja. No i zobaczcie, jakie piękne mamy tu ilustracje, jak cudownie to wygląda. Chwilami to jest talia, która jest mocno zajęta, ale rzeczywiście czytania też można tutaj robić. Bardzo dużo kolorów, głębi. No to oko jako księżyc, fenomenalne. Piękna jest ta karta dwóch buław, która jest tytułową, jakby na pudełku też. No, polecam też tą talię, jeśli ktoś jeszcze nie ma, to warto, bo rzeczywiście przepiękne obrazy. Na pewno byście lubili. No i tak, no to wraca do swojego gniazdka na razie. Ta talia ufarbowana
ufarbowany jedwab. I w związku z tym, że obcięłam to, przynajmniej mogę to w ten sposób zrobić, że to się jedno w drugim mieści właśnie. Takie gniazdko. I książeczka. Książeczka jest spora, ma kolorowe ilustracje. Niedużo tutaj jest tekstu, no ale jest, tak? Jest porządnie wydana. I całe pudełko też. US Games System, Japarice, Tarot. Kolejna talia, która jest właściwie w tym momencie niedostępna, ponieważ kiedy ja ją kupiłam dosyć dawno, nie wiem, nie pamiętam nawet w którym roku, to jest talia The Art of Life. Art of Life. Bez tego D. Pudełko jest tak zrobione, skonstruowane, że można sobie tutaj wstawić na przykład kartę. Jeśli ktoś ma jakiś ołtarzyk, czy chce mieć jakąś kartę na właśnie takim na froncie, żeby ją sobie mieć i patrzeć na nią codziennie, to jak najbardziej tutaj w te ramki można ją włożyć i cieszyć się tą energią. Pani, która to wydała u US Games Systems, ale autorką jest Charlene Livingstone. I ona pracowała dosyć długo, zbierała różne takie obrazy namalowane, istniejące, tak jak widzicie zresztą. Dołożyła do tego cytaty ludzi znanych i tak jak tu widać Leonardo da Vinci, mamy tutaj tego człowieka. I nie tylko, no, mamy dużo cytatów, mamy dużo sztuki, obrazów, które mają nas przenieść właśnie w taki świat sztuki i jednocześnie takiej podświadomości, tak? Rzeczywiście talia warta kupna, natomiast tak jak powiedziałam, kiedyś ona niewiele kosztowała, wydawnictwo US Games Systems może ją wznowi, ale nie wiem kiedy. Tutaj mamy Klimta, ale nie wiem kiedy. Patrzyłam ostatnio, to kosztuje bardzo dużo pieniędzy w tej chwili i ludzie jej tej talii poszukują. Myślę, że też dlatego, że to są rewersy. I dosyć duże są te karty. Myślę, że dlatego, że jedna z bardzo taki kanał znany na YouTube dla ludzi interesujących się tarotem, zazwyczaj właśnie z tej talii korzysta, kiedy robi takie na żywo pogadanki, więc może stąd to się bierze. Ja ją sobie tutaj wstawię, niech sobie właśnie siedzi. A my przejdziemy do kolejnej talii. US Games Systems wydał taką też talię Celestial Tarot. Tak mi się wydawało, że będę tutaj skorzystać z tego właśnie, z tej talii, ale nie za bardzo korzystam. I nie wiem, czy jest może ktoś, kto chciałby ją kupić. Podejrzewam, że może ona być na wyprzedaży, na sprzedaż, ponieważ no jest tutaj dużo astrologii, jest też kabała i tak dalej, ale no jakoś tak, nie wiem dlaczego, ale nie przemawia do mnie. Właściwie nie robię z nią czytań, jakoś nie mogę, nie rezonujemy. Ale nie jest to jakaś zła talia czy brzydka, jest jak najbardziej piękna, ma rzeczywiście połączenia też z ciałami niebieskimi. Tylko te korespondencje tutaj są troszeczkę inne niż te, których ja używam i to może też jest jeden z powodów, dla których jakby nie pracuję z nią zupełnie wcale i nigdy nie pracowałam. No takie to są karty, bardzo ładne, muszę przyznać. Normalny rozmiar tarota. To są rewersy. Nic tutaj nie modyfikowałam. Jest nienaruszona talia. No i mała książeczka biała, w której jest za mało informacji, jak dla mnie, żeby tutaj z nią pracować. Ja tutaj sobie też zrobiłam te moje korespondencje. No i tak jak widzicie, ja tutaj mam, może nie widzicie, ale ja tutaj mam troszeczkę inaczej swoje połączenia z literami alfabetu hebrajskiego, więc to też może jest właśnie
taki powód. A talię kupiłam rzeczywiście bardzo dawno już i tak sobie siedzi ze mną w mojej kolekcji. Ale może zmieni właśnie miejsce już niebawem, zobaczymy. Następna talia to jest talia Lisy Hunt, Ghost, Spirits and Tarot. Znaczy Ghost and Spirits Tarot, tak miałam powiedzieć. No jest to talia, która mocno mówi o duchach. Fajne rewersy, właśnie takie duszki tańczące. Też tutaj nic nie obcinałam, jest do tego książeczka. W ogóle talie Lisy Hunt są bardzo poszukiwane, oprócz tego, że ta jest jakby dostępna cały czas. Jest niedoceniana ta talia. Ma ona tutaj super głębię i rzeczywiście praca z nią może pogłębić samoświadomość i komunikację też pomiędzy tym, co niewidzialne, a tym, co widzialne. Jest no taka właśnie, jak widzicie, tutaj 7 mieczy, taka karta przerażająca trochę, prawda? No, tutaj mamy 5 buław. Na pewno nie jest to klasycznie pokazane, taki tarot klasyczny. Na pewno jest tutaj dużo więcej. Dużo więcej, ale też inaczej. Tutaj mamy świat, co ciekawe. Bardzo ładne. Rewersy pokazywałam. Rozmiar jest standardowy, tak jak wszystkie talie. Ok, to jest Lisa Hunt i ta talia jest jak najbardziej w moim posiadaniu i w nim zostanie. I będziemy tutaj pogłębiać swoją wiedzę o świecie niewidzialnym. Dalej jest talia Tarot of the Spirit, która została stworzona przez Pamelę and Joyce Eakins. Albo Eakins, zależy jak to wymawia. To jest też talia połączona z systemem kabalistycznym. Tutaj też jest taka, ja ją w ogóle przycięłam. Jest biała książeczka, jest taka, takie drzewo życia, które właściwie mamy za zadanie przykładać do każdej z kart, żeby tutaj pokierować, czy zobaczyć, gdzie tutaj jesteśmy, tak? Tutaj jest taki system. Ja ją obcięłam, tą talię, i w tej chwili, oj, przepraszam, to powinno tak być. I w tej chwili ona tak wygląda. Zrobiłam też tutaj na czarno, to są rewersy. Te karty zrobiły się mniejsze, ale bardzo takie mocno wychodzące na zewnątrz. Ta talia jest też mocno zajęta. Tak jak widzicie, jest dużo tutaj kolorów. Nieraz nie wiadomo, trzeba się bardzo dobrze przyjrzeć, żeby zobaczyć. Trochę tak jak Sylwia Conway, mam wrażenie. Tutaj mamy pełno motyli. Jakąś tutaj mamy pazia. Paź jest wiatru, więc to jest paź mieczy. Korespondencje są, tutaj mamy korespondencje przy każdej karcie. Mamy zmianę nazw, więc to jest taka talia, gdzie potrzeba tej dużej książki, tak? I ja tą książkę też mam, także jesteśmy tutaj w takim progresie wzajemnym. Coś mnie do tej talii zawsze ciągnie i od czasu do czasu sobie pracuję z nią. Niektóre karty, tak jak ta na przykład, głupiec, jest fantastyczna. Niektóre są mało widoczne, tutaj mamy maga, znaczy mało widoczne w sensie, to jest arcykapłanka, że nie widać, tak trzeba naprawdę połączyć się, żeby jakiś przekaz usłyszeć, tak? Ok, to w takim razie To była talia Tarot of the Spirit, czyli talia ducha. I z tego wydawnictwa w tym momencie mam jeszcze talię Pauline Cassidy, Joie de Vivre. I to jest talia,
którą też bardzo lubię. Też zmodyfikowana, bo przez ten czas, kiedy ją, to już jest jakiś dłuższy czas, ja ją, tą talię mam. No i poobcinałam te ramki. I myślę, że ona zyskała bardzo. Te obrazy wychodzą na zewnątrz. I też się fajnie czyta. Zresztą lubię ten rodzaj sztuki. Bardzo. Tak mi się podobają te karty. One oczywiście odbiegają od tej takiej Rider-Waite Smith RWS scenerii. Chociaż na przykład tutaj mamy 10 mieczy. Nie widać, żeby ktoś tutaj leżał, ale też nie widać jakiejś radości, więc no gdzieś tam można coś odkrywać, jakieś podobne elementy, tak? Bardzo przyjemna. Jeśli ktoś lubi takie wróżki i takie karty, to na pewno będzie lubił. No i tak ją zrobiłam, żeby była podobna do tego, co jest w rewersach. Tak? No i myślę, że trochę mi się to udało. Taka miła, sympatyczna, dostępna talia. Wciąż na rynku i niedroga. No dobrze, to tak, doszliśmy teraz do innego wydawnictwa. Będzie to Llewellyn, takie wydawnictwo. I tutaj mamy talię, którą już pokazywałam jako mini talię. Everyday Witch. Elizabeth Alba jest artystką, a Deborah Blake stworzyła tą talię. Muszę tu uważać, bo mam świeczki. Jak otwieram pudełka, to tak to działa. Pokazywałam już tą talię. Llewellyn też wydaje karty bardzo fajnie opakowane. Pudełka są dobre. Książki są porządne też. Karty są czasem miękkie i cienkie i świecą się, jak widzicie. No ale jest to sympatyczna talia. Tak jak mówiłam wcześniej, tu niektórzy ludzie mają problem z tym, że nie ma tutaj diversity, czyli nie ma tutaj różnorodności ciał. Też ją tutaj zrobiłam jakimś kolorem, te brzegi. Książeczka stoi na półce. I to jest jedna talia. Kolejna, mam kilka tych talii, mamy ich dokładnie 2, 4, 7. 7 talii Llewellyn, oprócz tego, że są jeszcze inne w innych kategoriach, ale tu akurat uznałam, że właśnie w ten sposób to zrobimy. Bardzo fajna talia, którą lubię i lubię czytanie robić właśnie w październiku z tą talią, albo w listopadzie, w ogóle jakoś tak jesiennie. Jest to talia Krucza Przepowiednia, o. Już nie będę po angielsku tutaj tego czytać. Ok, karty się świecą, ale to nie przeszkadza, żeby zobaczyć, jakie piękne są. Tak, talia potrafi dużo mówić, dużo powiedzieć, pomimo tego, że jest taka prosta. No tutaj mamy 9 buław i mamy ogień w dłoniach, tak? Widzicie, ta prostota jest tutaj niesamowita. Tu mamy pustelnika. Tutaj mamy gwiazdę. Właśnie na takie ciemne dni, które nadchodzą, myślę, że się mocno nadaje. Bardzo taka pomarańczowa, ognista, ciepła, narysowana. 9 monet. Śliczna, po prostu śliczna. Także nic już nie mogę powiedzieć więcej. Tutaj jest cesarzowa i obfitość natury. Zrobiłam oczywiście ją też na pomarańczowo, żeby tutaj wyglądała artystycznie. I tak wygląda. I jest książeczka. Nie ma w niej dużo, ale jest tyle, co potrzeba. I nie ma niepotrzebnego opowiadania. Można przeczytać i to jest punkt. I bardzo to pięknie pasuje. Porządne wydanie. Jeśli ktoś lubi takie rzeczy, to na pewno nie będzie żałował, jeśli kupi. Ta książeczka to w ogóle była ta talia na liście bestsellerów nowego New York Timesa. Następna talia, też taka trochę magiczna, taki
taki las pełen tajemnic. I tutaj mamy Lunea Waterstone, autorkę, a ilustratorka to Alwood, Merila. Też tak jak poprzednie dwie talie, porządna książeczka, kolorowe strony, niedużo jest tutaj tekstu, ale jest na temat. Tak, więc mamy i obrazki większe, tak jak ktoś okulary ma, tak jak ja, to czasem popatrzeć można i widać więcej szczegółów. Tutaj tak zrobiłam te brzegi. Bardzo mi się ta talia podoba. Jest zielona, jest magiczna, pełna różnych dziwnych drzwi, na przykład ludzi, stworzeń, zwierząt. I takich schowanych w lesie różnych skrzatów też. No ciekawa, ciekawa, interesująca. Tutaj zamiast wisielca mamy suspension, czyli zawieszenie. Trochę zmienione nazwy są. Tutaj nie ma wieży, tylko jest coś, co spada, urywa się. I też mamy zmienione nazwy, na przykład buławy to są spells, czyli zaklęcia. Tak można przetłumaczyć. A zaczyna się cała podróż od głupca, który jest takim białym jeleniem i kończy się na świecie i spojrzeniu właśnie na cały świat. Nie wiem, czy głupca tutaj znajdę, ale nie widzę, żeby ktoś tutaj szybko był. Rewersy są też piękne. I lubię robić czytania tą talią. Taka jest jak potrzeba. Myślę, że to jest ten właśnie głupiec. Z tego, co pamiętam. Następna talia to też bardzo stara talia. Shadowscape Tarot. Stephanie Puymun-Lo i Barbara Moore. Widzicie, ta talia mogłaby też być w tym zestawie, kiedy jest współautorką. Natomiast no, z różnych względów gdzieś mi się zapodziało i ona nie była aż tak mocno widoczna tutaj jako autorka, dlatego ją pominęłam. Jest książeczka, nie ma kolorowych ilustracji. Talia stara, ale dobra. Może być dla początkujących. Posrebrzyłam, obcięłam ją też i trochę sobie z nią pracowałam. Nie ukrywam, że ona ma bardzo małe te ilustracje, dużo szczegółów jest tutaj i naprawdę trzeba troszeczkę sobie popracować, żeby tutaj się mocno zaprzyjaźnić z tą talią, ale jest rzeczywiście piękna. Także jeśli ktoś lubi właśnie takie baśniowe schematy, baśniowe tematy, to jak najbardziej można tutaj robić czytania. Zresztą też zrobiłam tych czytań kilka na YouTube. No, miła talia. I pozostaje u mnie w mojej kolekcji, bo mam sentyment, bo lubię. Bardzo silny magnes w pudełku i wszystko się ładnie mieści. Jeszcze z zielonych takich talii, to tutaj mam Greenwich Tarot. Tą akurat talię to kupiłam niedawno. Talia, która jest znana. Myślę, że w Polsce też mocno znana. Pudełko przyzwoite, też z magnesem. Takie są rewersy. Bardzo, bardzo ładne. Te rewersy zawsze mi się podobały i między innymi dlatego kupiłam też tą talię. No ale nie tylko. Też zrobiłam tutaj takie artystyczne ozdobienie talii. No i podoba mi się. Podoba mi się w ogóle ta energia. Podobają mi się ilustracje. Tu już jest trochę lepiej niż w Everyday Witch, bo mamy też starsze osoby, bo tam to jest tylko młodość i szczupłość. Tutaj mamy też jakieś osoby trochę bardziej okrągłe, tak? Nie mamy co prawda innych kolorów skóry, ale mamy tutaj trochę różnorodności
w ludziach. Piękna talia, bardzo mi się podoba. I robię z nią czytania od czasu do czasu. Także super. Książeczka też jest porządna, także duże wydania w takich właśnie pudłach w porównaniu do tych wydawanych przez US Games System, które nie mają dużych pudełek, to jest takie fajne zestawy, które właściwie zabierają miejsce, ale przynajmniej porządnie stoją na półce jak książki i można je w ten sposób mieć bez problemu. Natomiast następna talia to jest Modern Spellcasters Tarot. Melanie McCules i Scott Murphy ilustrował. Ja tutaj robiłam czytania, bo w tej chwili to nie robię, czytań z tą talią. Książeczkę mam bardzo fajną. Nie czytałam tej książeczki, nie miałam kiedy. Nie przyglądałam jej nawet w pełni. Tutaj mamy taki przekaz trochę też, że mogą być małżeństwa tej samej płci, że mamy tutaj różnorodność, tutaj mamy też różnego rodzaju charaktery pokazane i tak jak na przykład arcykapłan bez twarzy, małżeństwo chyba tam, gdzie są kochankowie, siedzą dwaj mężczyźni. Tak mi się przynajmniej przypomina. A tutaj mamy głupca. Myślę, że zrobiłam tą talię pozłacaną i mi się trochę pokleiły te karty. Ale nie jest jakiś problem. Po prostu się tak złączyły razem. To są rewersy. Nie wiem, czy znajdę tych kochanków, pewnie nie, bo to tak jest zawsze. Ale naprawdę talia jest sympatyczna. Na pewno można robić czytania. Ostatnio nie robię czytań tą talią. I trochę ten świat tak mi trochę odstaje, ale może to tylko ja. Tu mamy cesarza takiego. No, można, to są dwa kielichy. No, można by powiedzieć, że jest to talia, która może być wykorzystana dla czytań, dla związków, które niekoniecznie są heteroseksualne, tak? No, piękne są te karty. Aż mi się przypomniało właśnie. No tak, książeczka też, tak jak mówiłam, jest, natomiast nie powiem Wam, czy jest dobra, czy niedobra, bo jak nie czytałam, to nie wiem. Ale są tutaj różne informacje. Niewiele jest napisane przy małych arkanach. Na pewno więcej jest przy wielkich. Myślę, że pewnego dnia ją przeczytam. Taki plan. Okej, i z tej serii Llewellyn, wydawnictwo Llewellyn, mamy mój chyba najnowszy nabytek z tego wydawnictwa, to jest Nigella Jacksona Rose Tarot. Też porządne pudełko, magnetyczne, tutaj książeczka, kolorowe karty. Wydaje się, że tylko są w małych arkanach elementy, tak jak miecze, kielichy i tak dalej. Natomiast nie tylko, bo tutaj są takie małe łezki i widać, właśnie są małe ilustracje. Niekoniecznie mogą nawiązywać, ale szczerze mówiąc nawiązują często do tego, co jest połączone z tą energią. No tutaj, jak widzicie, mamy dwie buławy. Tutaj mamy 6 mieczy i w łódce tutaj osoba płynie. Tutaj mamy 8 buław i szybkość, tak? I tak po kolei. Tak bardzo mi się podoba ta talia ze względu na te kolory. Są dziwne te ilustracje, ale coś w sobie mają. Tutaj jest mag, rycerz kielichów, tutaj mamy diabła. Bardzo trafny zakup. Na pewno tutaj pojawiać się będzie ta talia w czytaniach często.
na kanale. Tarot z planem duszy. Tutaj nic nie robiłam. Talia jest jak przyszła. To są rewersy. Standardowy rozmiar. Bardzo ładna. Bardzo się cieszę, że ją mam. To tak. Jeszcze teraz trochę z innej beczki, bo mamy tutaj Los Carabeo, ale z kolei znowu mamy Barbarę Moore, która jest tutaj autorką tej talii. Jak widzicie, właśnie znalazła się w tej kategorii. Mamy tutaj The Book of Shadows, czyli tutaj mamy taką talię cieni. Właściwie to są dwie talie i bardzo też lubiłam i robiłam z 2012, to jest talia i robiłam czytania na kanale. Dawno nie używałam, natomiast uważam, że tutaj jest tak fajnie, że mamy nowoczesność, takie właśnie nowoczesne podejście, takie inne zupełnie. W nawiązaniu do świata, w którym żyjemy teraz. A druga talia jest bardziej właśnie taka z klasycznej przeszłości, z rycerzami i tak dalej. Bo tutaj na przykład mamy rycerza kielichów i tutaj nie do końca widzimy rycerza na koniu, tak? Ale to mi się podoba. I ta talia też mi się bardzo podoba. Także zrobiłam tutaj brzegi i sobie czeka na dogodny moment. Druga, której nie mogę wyjąć, bo gdzieś mi się tasiemka chyba podziała. Tak, tasiemka gdzieś tutaj zniknęła. Druga talia z tego zestawu jest już mniej taka nowoczesna, tak? Tutaj mamy troszeczkę inaczej. Inne mamy postaci. No, można to czytanie robić w zestawie. Tutaj jest bardziej nawiązanie do pagan, tak? Czyli pogańskich obrządków też i świętowania. Głupiec to tutaj jest taki Summerland, czyli takie wyjście na świat, taki wiosenny. Tu jest transformacja w rydwanie. Także zmiana jest tutaj nazw też i na przykład jest cykl, znaczy okrąg. Jeśli popatrzycie, to jest to dwunastka, tak? Więc tutaj nie ma wisielca. Tutaj mamy Julę. Jest Matka Ziemi. Także te nazwy są pozmieniane. No, taka talia. Interesująca. Zupełnie inna. Koło fortuny. Ciekawa, ładna. Też ją tutaj zrobiłam na złoto. Myślę, że jeśli ktoś ją ma, to na pewno cieszy się, że ją ma. Wydawnictwo tym razem Los Carabeo. I teraz jest tak, że pokażę Wam z tego wydawnictwa karty. Mam tutaj jedną z talii, gdzie pudełka też nie mam. Nie wiem, co zrobiłam, ale zrobiłam pudełko na tej talii. Takie właśnie. I jest to talia, która tutaj też Barbara Moore brała udział w tworzeniu tej talii. Niektórzy nie lubią akurat czytań z udziałem tej talii, przynajmniej takie miałam komentarze, kiedy ostatni raz robiłam czytanie z nią. Ale ja uważam, że jest fascynująca z tymi wszystkimi ludźmi, z ekspresją na ich twarzach. Zawsze zapominam nazwę tej talii. To jest Hidden Realm Tarot. Także jeśli ktoś lubi takie klimaty, to na pewno będzie lubił tą talię i sobie można ją kupić i robić czytania. Dużo ludzi. Pewnie nie dla każdego jest ta talia. Też ją tutaj ozłociłam. Takie są rewersy. Standardowe wydanie. Tarot of the Hidden Realm.
tak wygląda pudełko. Ok, następna talia. Heaven and Earth Tarot. Też jakiś taki niedawny zakup, bo to jest nie tak dawno wydana talia. Kiedy ona tutaj była wydana? Czy coś tutaj pisze? Nie pisze. Nie wiem, czy powinien pisać. Zwykle pisze. Ale wydaje mi się, że w zeszłym roku ją kupiłam. Jest to talia, która jest trochę ciemna, ale interesująca. I na przykład bardzo mi pasuje do czytań. Klasyczna, można by ją było umieścić zupełnie w tej kategorii klasycznych talii. No, to trochę podobnie umięśniony król, jak w tej niezależnej talii, którą mam od Rosario. Marsyjski styl. Tutaj jest tak niby ciemno, ale też jest światło, które możecie zobaczyć. I fajnie tutaj jest ta praca z tym światłem pokazana. No, klasycznie. Może być talią dla początkujących. Zrobiłam tutaj ją na czerwono i ma taki rewers. I rozmiar jest standardowy. Los Carabeo wydał tą talię. Heaven and Earth Tarot. Książeczka jest bardzo w porządku. Jest tutaj, tutaj są też rozkłady. Pod koniec, tak, mamy sporo informacji. Duże zdjęcia też. Bardzo sympatyczna. Kolejna porządnie wydana talia i bardzo interesująca, wydanie Los Carabeo, to jest Santa Muerte Tarot. Dobry czas teraz, żeby robić czytania tą talią. Ona jest genialna i bardzo też, tak jak powiedziałam, dobrze wydana. Jakość kart jest świetna, książeczka też super. No i tutaj mamy takie podejście do życia poprzez świętą śmierć, tak powiem. No, dla niektórych to może być przerażająca. Ja w związku z tym nie często, właściwie nigdy nie pokazywałam i nie robiłam czytań z nią na wizji. Mogę jej używać, ale w takich prywatnych czytaniach, jeśli ktoś chce oczywiście i wyrazi zgodę. To jest słońce. No, ale jest genialna. Fajna. Ma tutaj napisy z boku, numery. Autorem jest Fabio Listrani. Takie są rewersy, też piękne. I nic jej tutaj nie brakuje, nic jej nie potrzeba. Jest idealna, taka jaka jest. Pudełko jest też w porządku. Tyle tylko, że tutaj luźne, zawsze te mogą wypaść karty, bo jak się podciągnie, karty są ciężkie, to spadają. Tak to wygląda. Tutaj następne wydania kart Los Carabeo, Tarot of the Masters. Też świetna talia. Tutaj Giovanni Vacetta i to jest malarz z Turynu, który zrobił właśnie tą talię w 1893. Bardzo mi się podoba ta talia, ale jakby jeszcze tych czytań z nimi, z tymi kartami nie robiłam. Tutaj mamy rewersy. Ciekawe, prawda? Odwracalne. Jak dla mnie ona jest ładna, natomiast ta ramka mnie tutaj nie kręci, jak zwykle. I za dużo jest tych napisów z boku. Karty są interesujące, natomiast, no tak jak mówię, jeszcze nie robiłam. Myślę, że mogę pewnie tą talię przekazać dalej, sprzedać, odsprzedać. Taki zestaw tych kart może się pojawić pod koniec może października. Gdzieś tam przemyślę sprawę.
No i niektóre z tych talii mogą właśnie pójść na wyprzedaż. Okej, okay, to tak. Ona jest niedotknięta moją ręką, nic tutaj nie modyfikowałam, nie używałam, trudno mi coś powiedzieć. Jest, siedzi w mojej kolekcji już dosyć długo. Kolejna talia, która jest Los Carabeo produkcja, Teyla Tarot. I to jest talia, którą ja kupiłam z czystej ciekawości. The Book of Thoth. To są rewersy. I chciałam zobaczyć właśnie te korespondencje tutaj. Chciałam postudiować sobie, tak? Bardzo ciekawe tutaj w tej książeczce są informacje, jak czytać te karty, bo tutaj troszeczkę to inaczej wygląda. Są inne są odczyty. Także no, jest to taka talia, która jest u mnie, ponieważ no, lubię mieć ją i sobie popatrzeć, poczytać właśnie czytając wraz z książeczką. Historyczna również, bo tak jakby ojcem Tarota często nazywają Etea. Tak. Ciekawa. Też nic nie robiłam z nią, jest taka jaka była, jaką kupiłam, także w całości. I ta książeczka jest właśnie ciekawa pod tym względem, że no oprócz tego, że jest tyle języków angielski, włoski, hiszpański, francuski, niemiecki, to jeszcze są właśnie takie bardzo krótkie informacje, jak odczytywać te karty. Myślę, że do tego potrzebna jest jeszcze większa może książka. Na razie nie wiem. Na razie to tak wygląda, że to jest. Może potrzebuję to przemyśleć, czy na pewno zdążę się zająć tą talią. Tutaj też mamy uniwersalnego Reed, tak można przeczytać. Też jego nazywają ojcem obecnego Tarota, co niektórzy. Też fascynująca talia. Tutaj, jak widzicie, mamy, jak to Los Carabeo robi, napisy, tak, w różnych językach. Tutaj mamy maga, wisielca, taka klasyczna. Teoretycznie mogłaby się znaleźć w kategorii, kiedy pokazywałam Tarota de Marseille. No i tak to wygląda, że z ciekawości, z takiej chęci studiowania, zgłębiania mam książkę Tarot of the Masters i myślę, że one day, czyli pewnego dnia tutaj będę siedzieć i studiować. Okej, okay, tak to wygląda. Uniwersalny Reed. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Los Carabeo również wydał Crystal Tarot. Talie, błyszczące karty. Elisabetta Trevisan. Tutaj trochę pracowałam z tą talią. Troszeczkę ją też modyfikowałam. Z takim średnim, powiedziałabym, skutkiem. No, jest to miła, sympatyczna talia, ale jest dosyć skomplikowana i zajęta. I nie robię czytań z nią. Jest po prostu w mojej kolekcji, tak? Piękna. Kolory są też cudowne. I pewnie można by było robić czytania. No właśnie, tylko właściwie trzeba by było znaleźć na to czas. No, idealne kolory. Dla mnie bomba. Może właśnie rotacje. Stąd tutaj robię tą inwentaryzację, żeby poprzyglądać się, przejrzeć te karty wraz z Wami i zobaczyć, co może potrzebuje zmienić miejsce pobytu, a co potrzebuje może pójść do kogoś innego, albo nie wiem, no tak myślę, że rotacja też na biurku potrzebna jest. Taka to talia.
Jeszcze mamy tutaj tak, John Bauer Tarot, fascynujący artysta. To nie jest talia właściwie do czytań, chociaż widziałam, że pani na YouTube Truth and Story, o Truth in a Story, ona robi czytania tą talią. Przynajmniej takie pokazała na kanale swoim. Artysta, który bardzo wcześnie zatonął wraz z rodziną, przeprawiając się ze Szwecji, chyba gdzieś płynął. Miał chyba tylko 30 parę lat. Malował, rysował dużo, takie gnomy. Jego artystyczne dzieła pewnie widzieliście już nieraz, bo one są dosyć znane. Śliczne są te jego dzieła. Naprawdę super. Natomiast ja nie używam tej talii do czytań. Ja mam ją z czysto artystycznych względów, ponieważ podobają mi się te jego ilustracje. Nie wszystkie oczywiście, ale wiele. Jest taka, też chyba tam pod filmem, w którym pokazywałam tą talię, jest pod nim z muzyką właśnie pokaz jego wszystkich, może nie wszystkich, ale większości jego obrazów, rysunków i dzieł. Trochę sobie z nią byłam, zrobiłam ją na czerwono i taki ma rewers. Bardzo ładna, standardowa karty, rozmiar, tak wygląda, śliczna. No i tak, następna, przedostatnia, Los Carabeo, to jest Nicoletta Cecoli Tarot. Fascynuje mnie od dawna ta talia, natomiast nie czytam z nią. Chciałam, ale na razie czas mi nie pozwolił, ponieważ no, tak naprawdę to trzeba tutaj się zapoznać. Te karty widziałam też, jedna z pań sobie pozmieniała kolejność, bo te karty trochę odbiegają od klasycznego tarota. I tutaj trzeba sobie ustalić zasady i to, co ta karta reprezentuje, samemu, tak myślę. Dla niektórych to są przerażające wizerunki, dla innych są super, więc to wszystko zależy od gustu, myślę. Ale piękne. Ja nie uważam, że te karty są jakieś dziwne. Uważam, że są fascynujące to, co narysowane zostało. Bo to już jest zrobiona talia tarota z wcześniej istniejącej sztuki, tak? Wcześniej to były już narysowane czy namalowane tutaj obrazy. No i mamy z tego powstała talia. No, pewnie jeśli lubicie, to zapraszam, można sobie pewnie kupić. Natomiast no, jest taka kontrowersyjna trochę, nie dla wszystkich. W książeczce też chyba tam, też jest troszkę, ale też nie ma tam za dużo informacji. I ostatnia już talia, która może właściwie opuścić moją kolekcję, bo też jakby nie jesteśmy w rezonansie żadnym, Romantic Tarot. Miałam wrażenie, że będę robić czytania miłosne tą talią. Takie ma piękne rewersy i książeczka, ale w książeczce niewiele jest, więc książeczka jest taka trochę do niczego. Natomiast no, można pewnie czytać, natomiast tutaj nie koresponduje mi bardzo często to, co widzę na karcie, z tym, co tak jak ja czytam tarota, tak, w odniesieniu do konkretnych kart. Także no, to jest taka sprawa. Karty są piękne, natomiast no, dla mnie jakby nie są w rezonansie. Tu pani ma globusa pewnie. Tu mamy diabła. Wielkie arkana są ok. I tutaj to tylko są niektóre karty w małych arkanach. Nie wszystkie, tak? Tutaj jakby asocjacje, czyli jakieś połączenia trzeba pewnie samemu zrobić. Tutaj mamy rycerza monet. Tutaj mamy czwórkę monet. No, tak to wygląda. Wisielec.
Myślę, że niektórzy używają, korzystają i robią czytania. No to wszystko zależy od gustu, tak jak powiedziałam. Rewersy piękne, róże. To była właściwie ostatnia talia z tej kolekcji. Nie z całej kolekcji, jeszcze nie. Natomiast z tego Los Carabeo, z tej kategorii, którą tutaj wymyśliłam. Na pozostałe odsłony zapraszam, będą jeszcze i pozdrawiam Was.